Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Zamieszki, rozruby, rozruchy, podpalenia, szaber. No, zajęło to jakiś czas dla socjalistów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No co to znaczy zajęło coś dla socjalistów? No chodzi o to, że te wszystkie rzeczy, no i socjaliści, i wszystkie gazety, telewizja, prasa, internet, no zorientowali się, że coś się dzieje. Zaczęli zwracać uwagę, że jednak ten chaos, te podpalenia, te zniszczenia, ta tragedia ludzi, którzy pracowali tam, którzy byli właścicielami, ataki na policję tak samo w tych miastach w poprzek całej Ameryki, no to może to na pewno nie poprawi całej tej sytuacji, czy możliwości wyboru demokratów za 2 miesiące. 3 listopada są wybory, drugie wybory na prezydenta Trumpa, no to będzie jego druga kadencja. No i to będzie bardzo ciężki problem dla demokratów, socjalistów, żeby wytłumaczyć, co się dzieje właśnie z tymi rozruchami. W sumie to mają trzy opcje. Mają trzy opcje, tak jak ze wszystkim są trzy opcje. Pierwsza opcja to jest taka, że można po prostu ignorować to. Można tego nie zauważać, można zamiatać to pod dywanik. No i kiedy zamiata się pod dywanik i udaje się, że to nie istnieje, no to się jakoś tak zagadnienie rozwodni, nikt nie zwraca na to uwagi. Ci tylko co chcą zwracać uwagę, no ale jak tam nikt o tym nie mówi, no to ludzie zapominają, tak? To już nie ma takiego znaczenia. No i to czasami działają. Demokraci spróbowali to dokładnie coś takiego w trakcie swojej partyjnej konwencji, bo teraz było spotkanie właśnie demokratów parę tygodni temu, później było spotkanie republikanów, no i oni żaden mówca, żaden z górki mówca, kandydat, politycy, byli politycy, gubernatorzy, nikt nawet się nie zająknął, na temat zniszczeń, które są jedne z największych od 50-60 lat w Ameryce. Ameryka w niektórych miastach prowadzonych przez socjalistów, demokratów płonie po prostu. No i może sobie pomyśleli, że już najgorsze minęło i że to już nie będzie gorzej. No ale niestety jest gorzej. Teraz znowu w Kenosha, w Wisconsin, znowu było jakieś tam postrzelanie. No bo przychodzą te bandziory, cały czas protestują, no i ciągle się coś dzieje. No i teraz jest ten, znowu jest wandalizm, znowu są podpalenia i tak dalej. Minneapolis znowu wybuchło, także tam jest po prostu makabra. W wielu tych miastach, no to dużo nie zajmuje, żeby to znowu wybuchało. Druga opcja, no to jest to, żeby oskarżać przeciwnika, tak, oskarżać przeciwnika, no i banda Bidena to dokładnie robi. Te wszystkie zamieszki, oni mówią, że to jest wszystko pod okiem Trumpa, że to jest wina Trumpa, że on na to pozwala, no i dlatego, że jego dzieląca retoryka, on dzieli Amerykę na dwie strony. No, to jest tyle tylko, że trzeba przypomnieć, że wszystkie te 90% tych zamieszek, no to jest w bardzo białych miastach i są prowadzone przez majorów i gubernatorów socjalistów, przez demokratów. Teraz w jednym z tych z Portland, no to te dzieci rewolucji, no to poszły protestować pod dom majora, że niewystarczająco ich popiera. No i facet się przeprowadza. Dzieci zjadają swoją własną rewolucję. No i wszyscy ci gubernatorzy, majorzy, prezydenci tych miast, no to odmówili. Trump proponował federalną pomoc, no to oni wszyscy powiedzieli po naszym trupie, nie, będziemy skarżyć, nie będziemy przyjmować. No i tak to się dzieje. No i
prawda jest taka, że Trump nie jest odpowiedzialny za te wszystkie szabry, rozruchy, zamieszki, spalenia w miastach na dzień dzisiejszy, nie dużo więcej niż Obama, co się działo w Ferguson w 2014 roku. Dzisiaj są rozruchy w Nowym Jorku, Chicago, Oakland, Portland. Także to jest po prostu, no, polityka jest wredna lewacka polityka. No i co? No i można się spodziewać, że jednak demokraci i socjaliści cały czas będą go oskarżać, cały czas będą na niego pluli i tłumaczyli, że to jest wina Trumpa. No i to perfidia, perfidność i wredność jest po prostu nieograniczona. Trzecia opcja, no to jest taka, żeby przekonać wyborców, że demokraci i socjaliści mogą to rozwiązać lepiej. No i to jest jeden z... Joe Biden pojechał właśnie do Kenosha, żeby się spotkać z rodziną tego zabitego, no i żeby pokazać, że on jest w zasadzie takim, który jest w stanie zbudować pokój. Odwiedził zbór, jeden z tych zborów właśnie w Kenosha, no ale pierwsze co poszedł, no to nawalał, że to jest wina Trumpa, że on dzieli i tak dalej. No ale czy skrytykował te ruchy komunistów? No nie skrytykował, tylko po prostu atakuje Trumpa. No cała siła socjalistów, demokratów, no to jest tylko to, żeby zniszczyć Trumpa. No ale oni chcą zniszczyć 60 milionów Amerykanów, tak? 60 milionów Amerykanów, teraz przypuszczalnie będzie 70 milionów Amerykanów głosowało na prawo i porządek. Prawda z tego wynika taka, że ci politycy nie są w stanie utrzymać tych bandziorów, którym popuszczali, tych bandziorów, którzy ich popierają, kiedy zamieszki wybuchają. No to się zaczyna dużo dziać. No jeżeli oni by starali się trochę tam ich ustawić czy poprawić, no to jeszcze większa ta agresja tego tłumu w Portland, to jest po prostu nieprawdopodobna. A znowu zlikwidowanie tego, no to z furią reagują te ekstremalne lewackie strony, która jest mniejszościową, ale to tak jak bolszewicy w Moskwie, oni, ta grupka tych bojowników, tych wariatów jest w stanie steroryzować te pozostałe 80% ludzi. Oni są wściekli, oni są zorganizowani, oni są z taką jakąś pasją socjalistyczną, z tą chęcią zagarnięcia władzy, przejęcia władzy za wszelką cenę, z chęcią mordowania, zabijania. No bo oni mówią, oni po prostu chcą doprowadzić do jednopartyjnej, komunistycznej Ameryki. Oni chcą doprowadzić to, co w Rosji zrobili komuniści, staliniści, leniniści. To jest to. Oni chcą jednopartyjnej, komunistycznej Ameryki. W Seattle, no to jest dobry przykład właśnie w Seattle. Pod koniec sierpnia, kiedy ci wszyscy ludzie, te tłumy w tych zamieszkach doszli do jednej z komend. Komenda policji tam była, którą wcześniej major Jenny Durkan zamknęła, no bo się wycofywała, można powiedzieć, w lipcu zamknęła. No to oni, doprowadziło to, że oni zrobili taką niezależną strefę w stolicy, no i tam po prostu prowadzili życie rewolucjonistów, jak gdzieś tam w Niemczech w latach 1920, kiedy tam była komunistyczna rewolucja. No, opanowali, okrążyli to wszystko i tam nie pozwalali wpuszczać, no ale to była makabra, co tam się działo. Oni tą komendę podpalili, a co jeszcze gorsze, no to wrzucili tam butelki Mołotowa
No i przytargali bardzo dużo tych różnych worków z takim szybko stygnącym betonem, rozmieszali to i starali się właśnie zablokować te drzwi. No policja wyłamała to wszystko, pospalała, no i rozeszli się, ale to plan jaki to był, no żeby podpalić całą tą komendę i zjarać tych ludzi w środku, żeby spalić ludzi żywych w środku. Jeden z aktywistów tych Czarne Życie Znaczy, no on przyleciał z Alaski 3 dni wcześniej, no i był oskarżony o to i grozi mu 20 lat więzienia. No jest nadzieja, że spędzi swój żywot w więzieniu i więcej dostanie niż 20 lat, no bo to jest bandytyzm polityczny. No ale najsmutniejsze w tym wszystkim to jest to, że nawet nie było jednego członka z tej Rady Miejskiej, jednego członka. Wśród tych 9 członków Rady, 8 jest demokratami, socjalistami, a jeden jest członkiem partii trockistów, socjalistyczna alternatywa. Tak, tak, w Seattle jest w Radzie Miejskiej socjalista, trockista, no i 8 demokratów. Nie ma tam żadnego republikanina, nie ma tam żadnego konserwatysty. Tak, tak, niestety to jest. Nikt z polityków w Seattle, nikt z parlamentu w Seattle, wszyscy demokraci oczywiście, nikt nie skrytykował tych zamieszek. Policja, główny tam oficer policji wprost powiedział, kto skrytykuje komunistów Antify, kto skrytykuje te zamieszki, rozruby, podpalenia, rozruchy, wandalizm i tak dalej, nikt się nie wychylił, wszyscy patrzyli na drugą stronę, udawali dobrą minę do złej gry i to jest ta makabra. No i co? No i te wszystkie akcje, te wszystkie działania, te wszystkie zdarzenia, podpalenia i tak dalej, no to są mocniejsze niż same słowa, tak? W tych miastach w większości białych, w większości akademickich, w większości prowadzonych przez demokratów, socjalistów, no to po prostu tam ci przywódcy nie są w stanie tego opanować, no bo oni są po tej lewej stronie, powiedzmy, społeczeństwa. Ta ideologia lewacka opanowała tych wszystkich ludzi. No i ciekawe jest to, że jeżeli to by byli, powiedzmy, od konserwatywnej strony, jacyś bardziej ekstremalni ludzie z prawej strony, no to te wszystkie działania by zniknęły tak. Zniknęłyby po prostu w 3 sekundy. Dlaczego? No zniknęłyby, żeby nienawiść likwidować na miejscu, tak? No i to jest właśnie to działanie lewackie. Kali ukraść dobrze, kalemu ukraść niedobrze. Czyli polityczne bandziory nigdy nie skrytykują swoich, ale cokolwiek by się nie stało z prawej strony, no to idą, no, bolszewia, po prostu bolszewia, komuna i tak dalej. No i co? Kiedy przychodzi do lewicy, paraliż, kompletnie brak działania. No i to nie jest tylko w Seattle, to jest w poprzek Ameryki. I to będzie szło i szło i szło i to będzie działało przez następne 9 tygodni. No ale codziennie trzeba sobie przypomnieć, że mamy 3 listopada wybory. No i ludzie muszą sobie zdać sprawę, że na demokratów nie ma co polegać. Jednak republikanie, kiedy przychodzi do prawa porządku, no to jednak oni zabezpieczą nasze domy, nasze społeczeństwa, nasze rodziny. Także w tym roku to bardzo znaczy. Także jeżeli mieszkasz w Ameryce, jeżeli masz amerykańskie obywatelstwo, możesz głosować. Nie głosuj na komunistów, nie głosuj na socjalistów, tym bardziej, że jeżeli się przyjechało do Ameryki z Polski socjalistycznej, no to był to inny socjalizm, to był siermiężny socjalizm, tam miały jakieś swoje ideologie, no ale ekonomicznie no to jednak nie da rady. Po prostu stwarza socjalizm, zawsze stwarza rasę, to klasę panów.
pożyczko. Ludzi budżetówka, ludzi, którzy żyją z podatków. No i podatki właśnie są jak największe. Lewactwo likwiduje religię, no bo potrzebuje wyznawców socjalizmu. Niszczy wolność wypowiedzi i tak dalej, i tak dalej. Także zmień swoją przynależność partyjną z socjalistycznej, demokratycznej na republikańską. No jest jeszcze chyba ileś tam czasu, możliwe, że już nie, ale chyba jest. No albo zarejestruj się jako niezależny czy niezależna. No i w tym roku głosuj na Trumpa. Głosuj na wszystkich republikanów, tak jak idzie po prostu. Republikanie, konserwatyści, no muszą wziąć Ameryka przez te swoje 250-280 lat od powstania, no to jednak była bardziej konserwatywna. Dzisiaj socjalizm, dzisiaj socjalizm maszeruje od tego wstąpienia czy marszu przez instytucje. No i ci wszyscy hipisi, komuniści dzisiaj są w prasie, w telewizji, w polityce, na uczelniach i tak dalej, i tak dalej. No, czy jest jakiś punkt zawrócenia? No przypuszczam, że jest. Demokraci, jeżeli jesteście demokratami, to się zastanówcie, że wam spalą. I nie piszcie, że mieszkacie w małym miasteczku czy na przedmieściach. Przyjdą, spalą, ukradną i zniszczą. Zdrowia! Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku.